Po przylocie z wysp na kontynent jedziemy ze stolicy Ekwadoru Quito drogą panamerykańską do miasta Otavalo. Wulkan Cayambe o wysokości 5790 metrów. Po drodze zatrzymujemy się nad jeziorem San Pablo z górującym nad nim wulkanem Imbabura. Otavalo to 40-tysięczne miasto leżące na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. W soboty na Poncho Plazas odbywa się tu największy w Ameryce Południowej targ wyrobów ludowych oferowanych przez miejscowych Indian. Plac pokryty jest gęstą siecią wąskich przejść, przy których stoją niezliczone stragany. Wszędzie zalegają bele materiału, dywany, grube koce chroniące przed nocnym chłodem, haftowane bluzki i sukienki, grube, ręcznie dziergane czapki i swetry, zabawki, breloczki i piszczałki. Kolejny przystanek to 18-tysięczne miasto San Antonio de Ibarra, znane z artystycznych wyrobów z drewna. Sanktuarium Matki Bożej Las Lajas. Status sanktuarium kościół uzyskał w 2005 roku. Jest to jednonawowy kościół z barokowym ołtarzem. Pora ruszać w drogę. Na kolejny postój zatrzymamy się w miasteczku Cotacachi.